Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam w kolejnej Ami Wigilii na YouTubie. Poprzednio aktualizowaliśmy system o parę komponentów, funkcją tutaj update software z Workbench'a. Teraz zajmiemy się Ami Store'em, czyli sklepem z oprogramowaniem dla Amigi. Tutaj też można przeprowadzić aktualizację i właśnie tego zaraz dokonamy. On tutaj też sobie pobiera jakieś nowe dane dla aplikacji, więc chwileczkę potrwa. O właśnie, mamy tutaj nawet jakaś nowość się pojawiła, chyba poprzednio nie było. Tu są jakieś tam polecane aplikacje i tym podobne. Zalogujmy się na swoje konto, trzeba je uprzednio założyć, żeby można skorzystać. Tu mamy też stan kasy, jaką mamy, czy jesteśmy online. Tutaj mamy też od razu, tu są poszczególne działy, gdzie są jakie aplikacje i tym podobne, gry na przykład. Można sobie też wyszukać, można tu preferencje zmienić. W każdym razie tutaj jest, pokazuje, co jest do zaktualizowania. Jest nowy pakiet ZTools, NK Software jest też aktualizacja oraz jeszcze coś, tak, i Organizer do aktualizacji, więc właściwie zacznijmy może od ZTools. Wystarczy kliknąć Update Files. I zacznie się pobieranie plików. Tu jest jeden z czterech, to jest dość duży pakiet, fajny, między innymi te tutaj ikonki pokazujące, co się w systemie dzieje i inne pchełki. ZTools, właściwie to można o tym by zrobić oddzielny filmik. Można powiedzieć, że taki must have dla każdego Amigowca. No i właśnie już się pobrało. Teraz nastąpi bodajże rozpakowanie tego. Zaraz powinien być jakiś komunikat. Tu w każdym razie jest processing. O tak. Welcome, tak dalej, next. Gdzie chcemy sobie to przekopiować? Możemy do RAM dysku. I koniec. Właściwie teraz jak przejdziemy do RAM dysku, tu będzie ZTools, który ma swój instaler. I właściwie możemy kliknąć, właściwie trzeba by może przeczytać, co się zmieniło. Jest to jakiś changelog? Jest, tak. Żeby może wszystkiego nie instalować. iTunes, Flip. Nie wszystkiego może używamy, ale widzę, że tu dużo rzeczy się pozmieniało, więc może dla bezpieczeństwa po prostu warto sobie zainstalować po kolei. Czyli klikamy tutaj na przykład install. Akceptujemy to tak jak poprzednio, kiedyś instalowaliśmy, ja tak instalowałem, więc tu się po prostu akceptuje i od razu jest informacja, że zostało zaktualizowane. Myślę, że na ten czas tą mogę Wam odpuścić. Pokażę zaraz kolejną instalację.